Cześć, halo, halo wszystkim, witam bardzo serdecznie, z tej strony Kwiatek i witam Was na kanale Terrorysta.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać unboxing. Mam paczkę od Reptil i Ty, bądź Reptility, zależy kto jak tam chce wymawiać, tak niech będzie. Więc zaczynamy. Paczuszka niemała. Na stół. I jedziemy. Oczywiście nożyk. Ale duża paka. No i na początek, o Boże, naszym oczom ukazują się wytłaczanki. Tak, by się nic nie poobijało. Super. Dobrze zapakowane. Mamy tutaj... O, wow. Ale super. Mam kalendarz egzotyki. Na pewno się przyda, a nawet dwa, to będzie też dla sąsiada. Wytłaczanki wyjmiemy, super zapakowane, żeby się nie poobijało. Folia bąbelkowa. Dobra, ja to wszystko powyciągam, a wy zaraz będziecie mieli to rozpakowane. No dobra, przenieśliśmy się na stół, więc zaczynamy. Karmówka, świersze bananowe, 120-130 sztuk, nie ma żadnych martwych, także jest fajnie. Witaminy dla gadów, razem z D3. Okej. Dwa razy wapń drobny, od razu mówię wszystkim, nie wapno, tylko wapń jest dla gadów. Tak najlepiej, ja tak używam ułagam. One mają cały czas dostęp do wapnia. Do witamin mają raz na tydzień czasu, posypuję karmówkę. Co więcej, wermikulit bardziej będzie przeznaczony dla jaj, patyczaków, bo sąsiad chciał. To, moi drodzy, nie wiem co to jest. Jest bardzo sypkie, lekkie. Jakieś drobne kamyczki. Nie, dostałem to w gratisie. Bardzo się cieszę, bardzo fajnie. Później dowiem się oczywiście co to jest. Napiszę wam, będzie pewnie napis. Dobra, jedziemy dalej. I zamówiłem 10 braplastów. To jest chyba 19,5, 19,5 na 19,5. Oczywiście do pajączków. Bardzo fajne pojemniki, plastikowe. Szkło raczej w takich wymiarach nie bardzo podchodzi. Często się te pojemniki przynosi, no i można potłuc. A plastik jak plastik. Odporny. Także co mogę więcej powiedzieć? 10 takich pojemników to koszt u Reptil i Ty, albo Reptility, jak tam wolicie, to 70 zł. Myślę, że niedużo. Wtedy wychodzi Wam sztuka po 7 zł. U innych sprzedawców możecie znaleźć takie same pojemniki w wartości 10 zł, także polecam. Jak będą urządzone i w trakcie urządzeń, jak będą wentylacje prowadzone, to też wam pewnie nagram filmik. Tak jak tutaj mogę wam zdradzić,
mniejsze pojemniki, które robiłem wcześniej. Też będziecie mieć pewnie na filmie. Aranżacja będzie z pojemników takich mniejszych. To jest 10x10x10. Raczej tak. No i co? Fajny plakacik. Bardzo ładnie wykonany. Zaraz pewnie gdzieś poleci na jakąś ścianę. Mam dwa, także jeden leci dla sąsiada, drugi zostawiam sobie. I co więcej, to wszystko. Dobra, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał tam na dole. Tu pewnie wam się pojawi poprzedni odcinek, a tu możecie subskrybować. Dzięki, cześć!